Witam, tu Magda i nie kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie, tylko kolejny odcinek z cyklu przekąski na wynos do pracy lub do szkoły. Dawno nie było tego typu filmów, więc czas nadrobić zaległości. Mam nadzieję, że propozycje Wam się spodobają, jak zawsze będą banalnie proste, więc ja już nie przedłużam. Zaczynamy! Dzisiaj bierzemy na tapetę naleśniki żytnie. One nie są ciepłe, są zimne z lodówki, zostały z poprzedniego dnia z obiadu. Jak zrobić takie naleśniki? Bardzo prosto, po prostu zwykły przepis na naleśniki, jajka, mleko, pół na pół z wodą gazowaną, bądź samo i mąka. Tyle, że mąkę pszenną podmieniam w całości na mąkę żytnią, starannie mieszam tak, żeby nie było grudek i smażę. Jak to przy naleśnikach idzie, to naprawdę raz, dwa. Jeśli jesteście zainteresowani przepisem na naleśniki, to podam go w informacjach pod filmem. Link też wkleję gdzieś tutaj obok. Tyle, że będą to naleśniki na innych mąkach. Tak jak mówię, wystarczy mąkę podmienić na mąkę żytnią. Te są żytnie. Mam tutaj 4 naleśniki i przygotuję z nich pyszne przekąski na wynos do pracy. Takie do zabrania w pudełku. Już nie przedłużam, zaczynamy. W pierwszej kolejności pokażę naleśnik z chrzanem, łososiem, oliwkami i sałatą bądź rukolą. Wszystkie naleśniki robi się bardzo prosto. Jak zapewne się domyślacie, naleśnik smaruję chrzanem. Ja mam ostry chrzan, więc biorę niepełną łyżeczkę. Ilość według uznania. Chodzi o to, żeby cienko posmarować chrzanem. Na to 2-3 plastry łososia wędzonego. Na to oliwki. Biorę nie za dużo, jakieś 3 sztuki. Biorę zielone, bez pestek. Przekroję je jeszcze na pół, żeby to było przyjaźniejsze do zawinięcia. I ułożę wzdłuż łososia. I na koniec umyta, osuszona i porwana na mniejsze kawałki sałata, w zasadzie dowolna, lub tak jak u mnie rukola, mam dzisiaj rukolę, więc sięgam po rukolę, tylko tak jak zawsze potnę ją sobie nożyczkami, żeby później przyjaźniej się ją jadło w tym rulonie. No i to wszystko zawijam teraz w rulon, składam naleśnik nad farszem, tak dociskam, dociągam ten farsz z pomocą naleśnika, tak żeby rulon był w miarę ściśle zawinięty, stanowczo, ale delikatnie, żeby nie rozerwać ciasta, i zawijam w rulon, nadaję mu kształt, tak spłaszczam palcami, nadając kształt, przekrawam na pół, ja ukośnie i można podawać. Od razu na talerzu w roli małej przekąski, czy na przykład śniadania, bądź nie wiem, kolacji, lub można zapakować do małego pudełka, jeden obok drugiego, zamknąć i w ten sposób zabrać w roli małej przekąski do pracy. Oczywiście ilości można zwiększać, robiąc tyle naleśników, na ile macie ochotę. Ja dzisiaj zaproponuję 4 przekąski, więc z każdego zrobię coś innego. Druga propozycja będzie równie prosta. Będzie to kolejny naleśnik. Tym razem z tuńczykiem. Zaczynam od tego, że tuńczyk, biorę połowę puszki tuńczyka w zalewie, nie w oleju, tylko w zalewie. Przekładam na sito i zostawiam do odsączenia, niech on sobie odcieka na tym sicie. A ja już przygotuję naleśnik, smaruję go tym razem czerwonym pesto. To takie pesto z suszonych pomidorów, orzeszków, parmezanu i oliwy. Zblendowane, można wziąć kupne lub domowe. Smaruję cienko naleśnik. Na tym układam rukolę, tym razem dość sporo, i również ją tnę nożyczkami, żeby to było przyjaźniejsze do jedzenia w finalnym daniu. Na rukolę wykładam odsączonego tuńczyka, mocno go odsączam, wręcz naciskam na to sito, żeby nadmiar wilgoci odcisnąć, żeby później te naleśniki nie były za mokre. I rozkładam go wzdłuż całego paska na rukoli. Na to można dać suszone pomidory lub posiekane oliwki. Ja bardzo lubię takie naleśniki z suszonymi pomidorami, ale dzisiaj pominę, są tak czy tak w czerwonym pesto, więc po prostu teraz to zawijam. Znowu składam na pół, przykrywam naleśnikiem farsz, dociskam i zwijam w rulon. Nadaję mu ładny kształt, lekko spłaszczam, przekrawam na pół, ja znowu ukośnię i można podawać. Znowu od razu na talerzu, w roli przekąski w domu lub na wynos, po prostu zapakować do pudełka, jeden obok drugiego, zamykamy i gotowe. No i trzecia propozycja, naleśnik z musztardą, żółtym serem i kiszonym ogórkiem. Przepyszne zestawienie i nikt Was nie zwiedzie prostota tych składników. Smakuje to naprawdę bardzo dobrze. Naleśnik smaruję musztardą, ja daję jej tak dość sporo. Biorę gładką, taką nie z ziarnami. Bardzo dobrze odnajduje się tutaj musztarda stołowa, sarebska. Sprawdzi się też Dijon, ale Dijon dla mnie jest za ostra, więc u mnie zazwyczaj stołowa albo sarebska. Na to 2 plastry sera. O tak mi się zdecydowanym smaku, u mnie dzisiaj tylżycki, ale spokojnie sprawdzi się dowolny, ulubiony, który ma właśnie zdecydowany smak, czyli raczej nie gouda, raczej nie mozzarella, tylko takie, których smak wyraziście odciska się na języku i podniebieniu. I na to ogórek kiszony, kupny lub domowy, domowy oczywiście lepszy, można go pokroić w paski lub w ukośne plastry, u mnie plastry. Układam je wzdłuż na serze i zawijam. Tak samo jak poprzednie naleśniki, składam naleśnik nad farszem, dociskam, roluję, nadaję rulonowi porządny kształt, lekko spłaszczam, przekrawam na pół i można podawać. Na talerzu
do zjedzenia w domu lub włożyć do pudełka z myślą o przekąsce na wynos. Tak to wygląda. I czwartą propozycją będzie naleśnik na słodko, ale tak zdrowo słodko. Naleśnik posmaruję masłem orzechowym. Może być masło gładkie lub z kawałkami orzeszków, czyli tak zwane crunchy. Ja dzisiaj biorę to crunchy z orzeszkami. Rozsmarowuję je na naleśniku. Fajnie, żeby było miękkie, zatem nie takie prosto z lodówki, jeśli przechowujecie w lodówce. Masło orzechowe posypuję sezamem, zwykły sezam nieprażony. I na to banan, wybieram taki dojrzały, z plamami na skórce, taki jest bardziej słodki i smaczniejszy, o taki mi właśnie chodzi. Kroję go w plastry, myślę, że na tego naleśnika mniej więcej pół banana zużyję. Plastry układam wzdłuż, przypruszam z wierzchu cynamonem oraz ciemnym, mocnym kakao. I tradycyjnie zawijam w rulon, czyli składam nad farszem, dociskam, roluję, wyrównuję ten rulon, lekko spłaszczam, przekrawam na pół i można wykładać na talerze lub do pudełka, no bo jest to przekąska na wynos. No i tak prezentują się cztery propozycje wykorzystania żytnich naleśników. Zdrowe i szybkie do przygotowania przekąski. Jak zawsze można przygotować je wieczorem w dniu poprzedzającym jedzenie, a rano tylko sięgnąć pudełko i zabrać do pracy. Można oczywiście zasugerować się tylko jedną przekąską i zrobić ich więcej, korzystając z jednej inspiracji. Ja po prostu zrobiłam cztery, każdy inny i popakowałam je w osobne, mniejsze pudełeczka. Jeśli chcecie, możecie poukładać też oczywiście większe ilości w większym pudełeczku. No, ale to jest oczywiste, więc po prostu tylko tak pokazuję, żeby zaprezentować, jak to wygląda. Cztery w jednym, zamykam i następnego dnia idealne do pracy. Banalnie proste, ale takie naleśniki naprawdę cieszą podniebienie i można się nimi spokojnie najeść, więc gorąco i z przekonaniem polecam. Mam nadzieję, że przepisy Wam się spodobały i że przypadną Wam do gustu. Dzielcie się w komentarzach poniżej także Waszymi przekąskami, które bierzecie na wynos do pracy czy do szkoły. Pamiętajcie, powinny być proste i szybkie do przygotowania, ale jednocześnie sycące i starajmy się też, żeby były zdrowe. Jeśli Wam się podobały, to łapki w górę, żebym o tym wiedziała. I na koniec, jak zawsze, życzę Wam miłego dnia.